Państwa z Wrocławia, Beata Andreas. Jest niedziela, 16 sierpnia 2015 roku. TVP Wrocław. Przed chwilą skończył się program o rolnictwie. Kilka ważnych słów zostało powiedziane, między innymi to, że na Dolnym Śląsku 10 lat temu było 5500 gospodarstw produkujących mleko, a dziś zaledwie 800, że jeśli chodzi o sprzedaż produktów, które są tworzone z materiał, czy z, na przykład mięsa wołowego produkowanego na Dolnym Śląsku, to jest zaledwie 5% sprzedaży w sklepach na Dolnym Śląsku. Wieprzowiny prawie w ogóle, więc ta wieprzowina skąd przyjeżdża, proszę Państwa, na Dolny Śląsk? Idzie się do sklepu i kupuje się wieprzowinę skąd? Jeżeli przed chwilą usłyszeliśmy od związkowca Izby Rolniczej, że wołowina w 5% z Dolnego Śląska jest tu sprzedawana na Dolnym Śląsku, a wieprzowina żadna. Czyli z jaką tu wieprzowiną mamy do czynienia, bo to gołym okiem widać w sklepach i że z tą wieprzowiną coś jest nie tak. Jest niedobra po prostu, jest napompowana czymś. Polędwicy czy schab wieprzowy o średnicy 10 cm. I tutaj Łużyczanie to Słowianie. Od tego plemienia słowiańskiego Łużyczanie, Nysa Łużycka, która jest granicą Polski z Niemcami, bierze swoje imię. Zobaczmy, co w tym czasie robią Szabas Goje przy stole w TVP Info. Zespół Lasowianie z Pieniędzy. Ach, już ich nie ma tutaj. Było ich 5 plus redaktorek. Miejsca dla samoobrony nie widziałam. I tutaj widzimy kolejną zmowę milczenia wokół samoobrony, bo trzeba to wreszcie głośno powiedzieć i powtarzać, żeby do szerszej opinii publicznej i elektoratu dotarło, że samoobrona określa się tak naprawdę jako jedyne środowisko poprawny sposób, czyli jako lewica katolicka lub, jak to woli, narodowo-ludowa środowisko. Narodowo-ludowe, narodu polskiego, trzeba to podkreślić. I ma samoobrona szansę w tych wyborach, które odbędą się 25 października 2015 roku, wystawić w swoim komitecie wyborczym KW Samoobrona, zarejestrowanym już w Państwowej Komisji Wyborczej pod numerem 23, jeśli nic się tam nie zmieniło, bo kilka dni temu widziałam tą rejestrację pod numerem 22, czyli, a teraz 23, numer rejestracyjny KW Samoobrona. Pełnomocnikiem Komitetu Wyborczego KW Samoobrona jest pani Lidia z Warszawy. Numer i adres Komitetu Wyborczego Samoobrona znajdziecie Państwo na stronach www.samoobrona.org.pl i wszelkie aktualności, które się w środowisku KW Samoobrona zadziewają.
Także tam znajdziecie. Na przykład 14 odbyła się msza święta z pamięci, świętej pamięci Andrzeja Lepera w małym kościółku uroczym. Zdjęcia są dostępne właśnie na stronie www.samoobrona.org.pl lub na stronie Samoobrona Łódź na Facebooku lub na Facebooku Samoobrona KW, jak także na Twitterze KW Samoobrona, którego jestem na razie adminem. Dopóki nie znajdziemy osoby, która poprowadzi ten Twitter, to konto społecznościowe na Twitterze KW Samoobrona dalej. Przypomnę jeszcze Państwu, że 23 sierpnia 2015 roku we Wrocławiu pod pomnikiem ofiar stalinizmu będą obchody, na które zapraszamy, także w imieniu doktora Leszka Skonka, prezesa Komitetu Budowy tego pomnika i godzinę, bodajże będzie to godzina 17, ale proszę śledzić media, żeby się dowiedzieć dokładnie, bo nie chcę Państwa wprowadzać w błąd. Załączę link do filmów, które zrobiłam z panem doktorem Leszkiem Skonka właśnie o tym pomniku. To jest ważne, dlatego że będziemy przygotowywać tablicę pamiątkową, którą na tym pomniku chcemy umieścić w hołdzie tym, którzy obronili wieś polską przed sowietyzacją. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andrejas, kandydat na senatora z ziemi wrocławskiej, okręg JOW, numer 7, Wrocław, południowy wschód.